Cześć, tu Mamiek, zagramy sobie w Miasto Chmurach solo. Nie ma oficjalnie go solo do tej gry, ale tutaj nic się nie dzieje na BGA, także możecie sobie śmiało spróbować tą grę solo. Możecie sobie też dołożyć, jeśli chcecie już tak mieć bardziej trochę rywalizacyjnie tutaj te karty czarne, o których wam wspominałem. Możecie też sobie tutaj na kostce odrzucać jakieś kafle. Ja tego nie zrobię, bo chcę wam szybko pokazać solo po prostu całą rozgrywkę tej gry, bo gdzieś tam się pytaliście, jak ta gra wygląda, jak tam to wszystko działa, czemu na BGA jest solo. Po prostu solo gra nie jest jakaś tam mocno, jakby to powiedzieć, interakcji nie ma tutaj. Także solo tutaj nie ma problemu, żeby to stworzyć. A więc mamy trzy kafelki na startowy. My zagramy sobie ten krótszy wariant 3x3, nie 3x4, tak jak jest na dwie osoby. A więc sobie zaczniemy może od tego tutaj. Sobie dołożę jeden tu i jeden tu. Tak. Tu sobie dołożymy dróżkę z tego tu i dobieramy sobie kafelek. Kafelek, jaki by nam pasował, chyba może ten. Nie, tego nie obrócimy, nie wykręcimy nim. Albo weźmiemy go. I tu dochodzi nam kafelek. Tak, jakbym miał kostkę, po prostu bym kulał sobie, jakiś by tam odpadał. Także losowo możecie te dróżki sobie odkładać, żeby troszkę ciężej nam było, ale tak jest wystarczająco po to, żeby sobie po prostu podbudować. Tego może sobie położymy tutaj. Albo z drugiej strony to więcej punktów zdobędziemy. A więc tu kładziemy sobie to. Tu kładziemy sobie to. A więc tu mamy znowu dwójkę. A zielonego mamy trójeczkę. Dobra. I tu byśmy to mieli. I teraz co byśmy sobie tu dołożyli ciekawego? Myślę, że ten budynek fajnie by wyglądał. Tak, dołożymy sobie ten budynek. Po to, żeby troszkę zapunktować. Spróbujemy niebieskie sobie wystartować z niebieskimi, a więc tu sobie dołożymy, żeby był już jakiś niebieski. Tak, pyk i pyk. Tak, mamy dwójkę dwójkę zieloną. Ok, i tu nam dochodzi kafelek. My sobie dobieramy kafelka z niebieskim, mamy tu jednego. Myślę, że ten by był ok. Na tą chwilę. I teraz co by tu wykombinować ciekawego? Tu na środku nam się już nie opłaca, czyli na pewno ten budynek będziemy kombinować, ale tu też nam się nie opłaca już go wstawiać. A więc tak by było troszkę blisko chyba, żeby tutaj zapunktować tego, troszkę mało punktów by było. Ale jakbyśmy sobie położyli tego, to też by było mało punktów. Tego w ten sposób. Powiedzmy, że położymy tego w ten sposób. A więc tak, brązowy tu i niebieski tu. Tutaj mamy niebieską dwójkę. Ok, dobieramy sobie kafelka. Kafelek sobie chyba dobierzemy w ciemno tym razem. Zobaczymy. Taki w miarę nam wyszedł. On by fajnie tutaj był. Ale jeszcze, żeby tam dołożyć, musimy poczekać. No to tego muszę niestety tutaj, nie chciałem go tu kłaść, ale spróbuję go tutaj włożyć. Stracę taki długi tutaj, ale już wiem, że tam mi się nie będzie opłacało wsadzać. A więc mamy tak, znowu dwójkę. I tu mamy jedynkę. Słabą, ale jest jedynka. Dobra, i teraz możemy sobie wziąć to. To bierzemy po to, żeby sobie coś wymyślić tutaj. Tu nam się nie opłaca to położyć. Będziemy musieli położyć tu, jedyne miejsce takie sensowne, żeby położyć to i to. I teraz tak, mamy same dwójki tutaj. Ok, tu mamy dwójeczkę i tu mamy dwójeczkę. Tu nam dochodzi kafelek, który nas troszkę nie urządza, bo tu są dwie odnóżki, także to nam tutaj za dużo nie zrobi roboty. I bym musiał dobrać jeszcze kafelek. Dobiorę w ciemno, bo te, które leżą, są takie dosyć słabe. I teraz tak, mogę sobie działać niebieskimi. I chyba sobie spróbuję tymi niebieskimi tutaj podziałać, bo nie mam niebieskich. Czyli tak, ten będzie tutaj pusty na pewno już do końca gry. A ten tu będzie miał dwójeczkę. Tu jest dwójeczka.
Okej, okay, i tu sobie weźmiemy w ciemno, może coś lepszego wyjdzie, ale tutaj zostawiliśmy sobie na ten budynek. Tu. Tu. I to tu. I teraz tak, mamy na pewno dwójeczkę niebieską. Ok, tutaj mamy teraz piątkę i tutaj nie położyliśmy, ale tutaj mieliśmy ósemkę. Tu zapomniałem, gdzieś się zagadałem z wami, ale tu wjeżdża ósemka. Ok, i tak by to wyglądało wszystko. Takie solo po prostu układane. Jak gdzieś tam macie zeszycik, to sobie piszecie wynik. Po prostu sobie staracie się pokonać. Jeśli, mówię, chcecie, możecie z tymi dodatkowymi kafelkami tutaj sobie pograć. No i sobie liczycie punkty. Już wam mówię, ile mam punktów. Na tych do góry mamy, tutaj mamy 8, 16, 16. Tu mamy jeszcze 6, czyli mamy 22, 24. 24, 29, 31, 31. 33, 35, 37 punkcików mi tu wyszło z tej budowli. Także tak by to wyglądało, to solo. Tak jak wspominałem, nie ma interakcji w tej grze za dużej, oprócz podkradania sobie tych kafelków. Możecie sobie kostką K6 sobie tutaj kulać i odrzucać sobie tutaj te dróżki, żeby też była jakaś możliwość kombinacji. Na tą chwilę wszystko. Jeśli chcecie sobie spróbować solo, możecie śmiało na BGA spróbować. Dzięki i do następnego.